Witajcie na kanale MGSM.pl, a dzisiaj spotykamy się z Samsungiem Galaxy A71. Fajnie się błyszczy, nie? Mnie też się podoba. To taki średniak, nie średniak. W zasadzie chińskie telefony, które mają podobną specyfikację, nazywamy budżetowymi flagowcami. To jest jednak Galaxy A, czyli klasa średnia. Tylko ta górna klasa średnia. Czy ten telefon może śmiało konkurować z tymi budżetowymi flagowcami z Chin? Ostatnie wyczyny Samsunga w dziedzinie stylizacji budzą pewne kontrowersje, głównie za sprawą tej wyspy na aparat fotograficzny. W A71 ta wyspa wygląda jednak całkiem dobrze, bo obiektywy mają takie błyszczące obwódki, a do tego no, dosyć szczelnie wypełniają jednak tą ramkę. A to, co mi się niezmiennie podoba w tej stylizacji, to spójność. Bo generalnie ten wygląda podobnie jak seria Galaxy S. Note'y pewnie będą też utrzymane w tym stylu. A51 też jest podobny. Czy modele Lite, czy to Note, czy SK zaprezentowane niedawno również są utrzymane mniej więcej w tym samym stylu. Także jest jakaś taka fajna spójność u Samsunga, co z jednej strony jest dobre, z drugiej no, dyskusyjne, bo te ramki nie każdemu się podobają. Akurat w tym modelu wygląda to dobrze. No i w ogóle ten model, jak widzicie, wygląda naprawdę dobrze. Fajny wzór na tyle, takie cięte linie. On się bardzo ładnie błyszczy w świetle, zależnie od tego, jak światło na niego pada. Tak tutaj kolorki różne się mienią, chociaż tak naprawdę kolor jest prawie że czarny. Jest też wersja jaśniejsza, trochę mniej brudząca się, bo na tym ciemnym niestety widać mocno ślady paluchów. No i najlepszy hicior, słuchajcie, to jest plastik. To jest tworzywo nazwane glastik, czyli nawiązujące do szkła i faktycznie można się nabrać. To wygląda jak szkło. Uwierzcie mi, to wygląda jak szkło, ale po pierwsze jest lżejsze i w ogóle cały telefon jest bardzo lekki, a po drugie to się nie stucze, jak telefon Wam upadnie w odróżnieniu od szkła. No, minus jest taki, że brudzi się dosyć szybko, szczególnie w tej ciemnej wersji. I niestety ja już widzę na moim testowym egzemplarzu tutaj drobne mikroryski, czyli podejrzewam, że jednak to tworzywo jest nieco mniej odporne na zarysowania niż szkło. Ale ja i tak wolę, żeby się porysowało, niż żeby się potłukło, więc osobiście możecie się ze mną naturalnie nie zgodzić. Ja jestem za tworzywem. Jeśli chodzi o ergonomię, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń do A71. Bardzo dobrze leży w ręku. Naprawdę, przesiadłem się z S10 Plus i po pierwsze zaskoczyło mnie to, że ten telefon jest dosyć smukły. Po drugie, fajnie pasuje do dłoni. A po trzecie, jest lekki, jak już powiedziałem. Naprawdę fajne, poręczne urządzenie, pomimo tego, że jednak duże. Ale wiecie, ja mam dużą rękę, więc okej. A jak szukacie czegoś mniejszego, no to popatrzcie sobie na A51. Rozmieszczenie poszczególnych elementów klasyczne. Przyciski są na prawym boku, łatwo dostępne, wygodne w użyciu. Gniazda na dole. Hurra, jest mini jack. Jest mini jack, na szczęście. Jest jeszcze coś. Potrójne gniazdko na karty. Dwie karty SIM tu wchodzą. I karta microSD i to do terabajta. Także jeżeli chodzi o gniazdo, jest naprawdę spoko. Jeszcze bardziej spoko jest wyświetlacz. Popatrzcie, naprawdę efektownie wygląda. Ten otworek wygląda moim zdaniem zdecydowanie lepiej niż jakikolwiek notch, a do tego powiem szczerze, ja po jakimś czasie przestałem go już w ogóle zauważać. Kompletnie mi nie przeszkadza. Ekran jest ostry, wyraźny, bardzo ładnie nasycone barwy, ale możemy sobie to oczywiście skorygować, jeżeli nie chcemy aż tak ładnie nasyconych. Generalnie świetny, bardzo dobrze sprawdza się w słoneczne dni, a i nocą nie da nam po oczach, bo można bardzo nisko zejść z minimalnym poziomem jasności. A do tego mamy jeszcze oczywiście ochronę wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim. Ten filtr taki przerzucający ekran, który w dodatku oczywiście może włączać się zgodnie z harmonogramem. Nie ma diody powiadomień, ale mamy Always On Display, który również może załączać się i znikać zgodnie z wybranym przez nas harmonogramem i w dodatku możemy sobie jego wygląd dosyć mocno spersonalizować. Rameczka ekranu, jak widzicie, jest dosyć wąska, a w dole wyświetlacza czai się jeszcze czytnik linii papilarnych. I jak widzicie, jest położony dosyć wygodnie, blisko dolnej krawędzi, łatwo się do niego sięga i w sumie działa całkiem nieźle, jak na ekranowy czytnik, ale ja, kurczę, nadal się do tego rozwiązania nie mogę przekonać. Te czytniki są wolniejsze i ten tak samo jest wolniejszy niż klasyczne czytniki
płytkowe, chociażby takie zwykłe umieszczane z tyłu. No i czasem niestety zawodzi, szczególnie jak mamy parę cekko wilgotny albo wyświetlacz jest już mocno brudny. Ale w odwodzie mamy jeszcze rozpoznawanie twarzy. Co prawda takie proste, oparte o obraz przedniego aparatu, czyli nie do końca bezpieczne, ale działające szybko, działające dosyć niezawodnie, nawet przy słabym świetle. Nie udało mi się oszukiwanie go zdjęciem, nie udało mi się odblokowywanie z zamkniętymi oczami, więc nie jest to taki najgorszy układ rozpoznawania, ale pamiętajcie, że nie jest to rozwiązanie aż tak bezpieczne jak skaner linii papilarnych. Co ciekawego w interfejsie, interfejs One UI, fabryczny interfejs Samsunga, oparty o Androida 10, interfejs bardzo sympatyczny i bardzo wygodny. Podzielony na część informacyjną u góry i część roboczą na dole, czyli wszystko, co możemy sobie klikać, jest tu w zasięgu naszego palca i generalnie ten motyw powiela się w całym interfejsie. Skoro o motywach mowa, to oczywiście motywy ekranowe tutaj są. Jest tryb ciemny, jak już widzieliście. Bardzo lubię u Samsunga panel przełączników, ponieważ tam można sporo sobie pozmieniać i sporo różnych przełączników, skrótów sobie w tej belce rozwijanej u góry dodać. Możemy sobie zamienić przyciski ekranowe w dole na gesty. No i oczywiście możemy jeszcze przejść na tryb interfejsu płaski, jak na przykład w iOSie czy w MIUI. Interfejs można sobie dosyć szeroko spersonalizować, bo poza wspomnianymi już motywami możemy sobie jeszcze pozmieniać siatkę ikon, a co za tym idzie rozmiar tychże ikon. A do tego oczywiście możemy sobie potworzyć, połączyć wszystkie ikony aplikacji w różne foldery, zarówno na pulpitach, jak i w zasobniku, o ile go naturalnie używamy. Samsung oczywiście dokłada trochę aplikacji od siebie, ale takich ewidentnych śmieci nie dokłada. Są raczej przydatne rzeczy, a tym, którzy nie lubią przesiadania się z telefonu na telefon, polecam aplikację Smart Switch. Strasznie ją lubię i w moim przypadku zadziałała świetnie, bo przeniosło się dosłownie wszystko z mojego starego telefonu. A na koniec ciekawostka. Ekran płaski, nie? A mamy interfejs krawędziowy znany z tych modeli Samsunga z zaokrąglonymi wyświetlaczami. Jeżeli ktoś to lubi, przyzwyczaił się, no to będzie miał. A jeżeli ktoś jeszcze tego nie używał, no to proponuję, spróbujcie, a nuż to polubicie. Ja akurat czasem tego używam. A, no i jest też Bixby. Jest asystent, a może asystentka? Bixby. Z rzeczy dla nas Polaków tak naprawdę użytecznych oferuje Bixby Routines, czyli takie, nazwijmy to, makra pozwalające w pewnym stopniu zautomatyzować działanie telefonu, czyli na przykład kiedy wejdziemy do domu, telefon się powycisza, zmieni podświetlenie i tak dalej, a jak wsiądziemy do samochodu, to nie wiem, odpali Spotify, dajmy na to. Możemy sobie te różne działania telefonu zautomatyzować, no i oprócz tego oczywiście Bixby Vision, czy rozpoznawanie obiektów i tłumaczenie tekstu w locie. Też to tu jest i nawet działa. No ale niestety nadal po polsku nie pogadamy. A jak to wszystko chodzi? W środku mamy Snapdragona 730, ale tego bez G. Mamy 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej. No i działa to zupełnie dobrze, tak jak oczekujemy od średniaka. W zasadzie jest to telefon, który, powiedzmy to, ustępuje flagowcom, ale powiem szczerze, na co dzień nie odczuję się tego jakoś tam strasznie dramatycznie mocno. Wiadomo, benchmarki benchmarkami, cyferki są cyferkami, ale i da się pograć, i telefon sobie bezproblemowo radzi z obsługą aplikacji. Kurczę, ja tutaj nie oczekuję niczego więcej. O, nie nagrzewa się zbytnio. Nagrzał mi się tak wyczuwalnie dopiero po kilku rundkach benchmarkowych. No i w sumie ten wzrost temperatury ma nieznaczny wpływ na cyferki, jakie potem wyskakują, ale nie jakoś tam strasznie duży. Wiadomo, temperatura trochę obniża wydajność, ale tutaj to nie jest jakoś tam dramatycznie odczuwalne i wierzcie mi, w normalnym użytkowaniu nie odczujecie tego i ja nie poczułem żadnego dyskomfortu po przesiadce z modelu flagowego. Ewentualnie można trochę ponarzekać, że 128 pamięci tylko, no ale możemy wsadzić kartę microSD, więc nie jest to taki problem. Większym problemem jest chyba to, że jest to wciąż pamięć UFS 2.1. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Można mieć za to całkiem spoko akumulator. 4500 przy telefonie, który jest dość lekki i dość smukły. Także ja jestem na tak. Ładowanie z mocą 25 W mogłoby być szybsze, ale nie narzekajmy, jest całkiem szybkie. Zupełnie pustą baterię napełnimy w 80 minut, a takie szybkie doładowanie to dosłownie parę minut i już może być nawet połowa. Tak w ciągu pół godziny spokojnie połowę naładujecie. Także jeżeli chodzi o tempo ładowania, jest całkiem nieźle, a tempo rozładowywania,
No, też jest niezłe, bo w sumie trochę zależy od Was, tak? Jeżeli telefon będzie katowany, będziemy grali, filmowali i tak dalej, wiadomo, ta bateria padnie szybciej, ale przy normalnym użytkowaniu, kiedy używałem tego po prostu tak jak zwykle używam telefonu, wytrzymywał spokojnie 2 dni, a podejrzewam, że jak ktoś będzie bardziej oszczędny, to nawet może 3 dni. No, na więcej bym nie liczył, ale powinien dać radę te 3 dni pociągnąć przy oszczędnym użytkowaniu, a przy normalnym 2, 1,5 to minimum. A jak chcecie konkret, to ciągłe odtwarzanie z YouTube'a przez Wi-Fi 18 godzin. Jeżeli chodzi o komunikacyjną stronę Galaxy A71, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Jest kompletnie wyposażony w moduły łączności, oczywiście NFC również. O Dual SIM-ie już wspominałem, a do tego oferuje dobrą jakość rozmów przez głośnik słuchawkowy. Trochę gorzej ocenię głośnik dolny, bo w zasadzie tylko do rozmów on się nadaje, bo nie oferuje jakiegoś bardzo wyszukanego brzmienia. Brzmi trochę agresywnie, zupełnie bez basów. No jest jeden, więc za głośno również nie jest, ale spokojnie w samochodzie da się porozmawiać w trybie głośnomówiącym, da się posłuchać komend głosowych z nawigacji. Ale jeżeli lubicie muzykę, to odpuśćcie sobie ten głośnik i podłączcie słuchawki. Przecież jest mini jack. A jeszcze jest tutaj radyjko FM, w dodatku z możliwością nagrywania, no i oczywiście z programowaniem i RDS-em. Pamiętajcie też, że Samsung oferuje dość rozbudowane opcje sterowania dźwiękiem. Jest i klasyczny equalizer, i funkcja Adapt Sound, dostosowująca brzmienie, dostosowująca korekcję do możliwości Waszych słuchawek, no i oczywiście Waszych uszu. Dialer, książka kontaktów, klient SMS czy e-mail to rozwiązanie własne Samsunga i ja je zdecydowanie polecam, bo po prostu są dobrze opracowane i działają jak należy. Samsung nie poskąpił swojemu średniakowi aparatów fotograficznych. Z przodu 32 megapiksele działające w trybie Quad Bayer, a z tyłu, jak widzicie, aż 4 aparaty. Główna matryca to firmowa ISOCELL BRIGHT GW1 64 megapiksele, ale znów w trybie Quad Bayer. Do tego 12-megapikselowy moduł szerokokątny i dwie 5-megowe matryce. Jedna do makro, a druga do rozmywania tła. No i komplet oczywiście uzupełnia pojedyncza dioda LED. Z przodu, zamiast diody, możemy skorzystać z rozbłysku wyświetlacza. Galaxy A71 nie rozczarowuje jakością zdjęć. Są dokładnie takie, jakich oczekujemy od mocnego średniaka. Fotkom dziennym trudno cokolwiek zarzucić. Ilość detali, kolorystyka, dynamika, wszystko to stoi na dobrym poziomie. Warto zdać się na automatyczny HDR, który poza wyrównaniem prześwietleń kadru potrafi też niekiedy wydobyć więcej detali, szczególnie z cienia. Zdjęcia nocne również są bardzo przyzwoite, z niskim szumem i przyjemnie odwzorowanymi kolorami. Niestety aparat czasem dość mocno przejaskrawia jaśniejsze punkty, na przykład latarnie. Dlatego warto skorzystać z trybu nocnego, który w niektórych warunkach potrafi działać naprawdę sporo. Aparat szerokokątny również spisuje się dobrze, zapewniając dobrą reprodukcję detali, a jednocześnie szerokie pole widzenia. Aparat wyposażono w układ cyfrowej redukcji zniekształceń, taki charakterystyczny dla obiektywu szerokokątnego, który to działa całkiem dobrze. Trzeba jednak pamiętać o słabszej przysłonie tego obiektywu, szczególnie przy zdjęciach nocnych. No i co za tym idzie, liczyć się z nieco większą ilością szumów niż w przypadku głównej matrycy. Na pocieszenie również i w aparacie szerokokątnym możemy skorzystać z trybu nocnego. Jest też tryb manualny, ale niestety on nam chyba wiele nie da fotografii nocnej, bo zabrakło w nim możliwości zmiany czasu otwarcia migaw. Jak dotąd nie przepadałem za aparatami dedykowanymi do zdjęć makro, ale ten akurat w Galaxy A71 przekonał mnie do siebie. Przede wszystkim jest umieszczony lepiej niż u niektórych chińskich konkurentów, a do tego przeważnie zapewnia całkiem udane fotki, trzeba jedynie zadbać o oświetlenie, no i zadbać o dystans, bo tutaj niestety ostrość ustawiono na stałe, na odległość mniej więcej 4-5 cm. Jeżeli przysuniemy się z aparatem bliżej, no to stracimy ostrość, chociaż czasem tego rodzaju efekt może być pożądany, tu już musimy, że tak powiem, zdać się na własną kreatywność. Live Focus, czyli rozmywanie tła, działa dosyć dobrze i przeważnie precyzyjnie. Bywa, że pogubi się przy rozmywaniu tła za włosami albo gdy fotografujemy grupę osób, bo czasami kogoś potrafi rozmyć niepotrzebnie. Na pocieszenie, także i tutaj możemy korzystać z HDR-a i dodatkowo jeszcze mamy różne efekty tła. Ja na przykład najbardziej lubię zrobić postaci pierwszoplanowe kolorowe, a tło czarno-białe, ale tło można również rozmyć tam na kilka sposobów. A i przedni aparat też potrafi rozmywać tło, chociaż robi to za pomocą jednego obiektywu. I
również wychodzi mu to całkiem dobrze, a do tego możemy też robić selfie szerokokątne, no ale oczywiście znowu to jest wszystko robione, nazwijmy to na matrycy, mniejszy wycinek, większy wycinek, nie ma tutaj dodatkowego obiektywu szerokokątnego, wszystko robi elektronika. Ale selfiakom generalnie niczego wielkiego zarzucić nie można, jakość tych fotek jest dosyć przyzwoita, wiadomo, że aparat tutaj skupia się na pierwszym planie, no i czasem niestety może prześwietlić, ale to robi praktycznie każdy aparat do selfie, więc nie dramatyzujmy. Ważne, że detale i kolory są reprodukowane tutaj jak należy, a do tego mam jeszcze cyfrowe upiększenie, dające nawet całkiem naturalne efekty, o ile nie przesadzimy z natężeniem filtrów, bo te filtry oczywiście możemy sobie regulować. W przypadku filmowania również jest przyzwoicie, zarówno przedni, jak i tylny aparat mogą nagrywać w 4K, no ale oczywiście tylko w 30 klatkach. Niestety. Filmy są ostre i płynne, dźwięk prawidłowy. Tutaj w zasadzie nie ma na co narzekać, może tylko na to, że nie da się przełączać pomiędzy obiektywem głównym a szerokokątnym w trakcie nagrywania. Oczywiście mowa o tylnym aparacie, a jakiekolwiek zoomowanie, no to jest po prostu cyfrowe. Do tego jeszcze jest super stabilizacja. No i niestety... Na koniec wspomnę, że nie ma stabilizacji optycznej, jest tylko cyfrowa i to działa do Full HD, w 4K nie ma. Bardzo podoba mi się interfejs fotograficzny tego smartfonu. Część trybów mamy w przewijanym menu, a część ukryto w dodatkowym podmenu, które się ukaże po tapnięciu hasła więcej. Ale możemy sobie kolejność tych trybów pozmieniać. Jeżeli chcemy mieć większość przewijaku, możemy mieć wszystko w tym przewijanym menu i sobie paluchem machać na prawo i lewo. Jeżeli chcemy mieć wszystko schowane w rozwijanym podręcznym menu, również możemy sobie tak zrobić, a na przewijaku na przykład zostawić tylko foto, wideo. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie i bardzo dobrze oceniam interfejs fotograficzny w Galaxy A71. I czas odpowiedzieć na pytanie, czy Samsung Galaxy A71 broni się w starciu z chińskimi budżetowymi flagowcami. Spokojnie się broni. Kosztuje 2000 zł, niecałe 2000. No i pewnie powiecie, że któryś tam chiński telefon oferuje trochę więcej albo po prostu jest tańszy przy podobnej specyfikacji. No okej, ale chyba czasem warto dopłacić za markę. A poza tym Galaxy A71 ma czym przekonać. Poza wyglądem, który każdy w zasadzie oceni według siebie, przekonuje poręcznością, bardzo dobrym ekranem, sympatycznym, przyjaznym interfejsem, obecnością NFC i potrójnego gniazda na karty, przyzwoitym akumulatorem, dobrą jakością zdjęć i do tego jeszcze ma radio FM. Moim zdaniem takim największym chyba brakiem tego telefonu jest brak ładowania indukcyjnego i brak wodoszczelności. No ale to jest średniak, nie może mieć wszystkiego tego, co... flagowce. A z takich innych rzeczy, na które bym ponarzekał, no to pojedynczy głośnik. Ten faktycznie mógłby być lepszy. Czytnik linii papilarnych mógłby być szybszy, a w trybie pro aparatu chciałbym mieć możliwość samodzielnego ustawiania czasu otwarcia migawki. No i wcale nie obraziłbym się jeszcze na stabilizację optyczną. Ale znów, cena nie bierze się znikąd, a to jest średniak, a nie flagowiec. Sumarycznie telefon jak dla mnie na piątkę z minusem, ok, bo pewne tam niedociągnięcia są. 5 mniej to jest ocena dla tego telefonu i z czystym sumieniem mogę go Wam polecić, oczywiście o ile zdecydujecie się dołożyć kilkadziesiąt złotych za markę. No i to tyle. Żegnamy błyszczącego pięknisia, a ja dziękuję Wam za oglądanie i oczywiście zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć.